Rozmowa dnia. Jest także nasz gość. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panu, witam państwa. Zauważyliśmy, zanim wszedł pan do naszego studia, że przeglądał pan dzisiejsze gazety. Pata ciąg dalszy, to nasz dziennik. Trybunał znów złamał prawo, Gazeta Polska codziennie. Trybunał wyrokuje, Prawo i Sprawiedliwość nie publikuje, Wyborcza. I wreszcie Rzeczpospolita. Trybunał, błędne koło. To może ten ostatni tytuł najbardziej pasuje. Niestety wiele publikacji prasowych to są opinie bardzo stronnicze, chociaż nie wszystkie. Część staje w sposób zupełnie bezzasadny po stronie Trybunału, który stał się podmiotem sporu politycznego. Nie jest bezstronny, jest zaangażowany, zwłaszcza jego prezes, w spór polityczny. Musi uznać wreszcie Trybunał i pan prezes Rzepliński, że konstytucja również obowiązuje sam Trybunał, a tego zdaje się pan prezes nie zauważać. I konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że Trybunał funkcjonuje w oparciu o ustawę, którą uchwala Sejm. A tego nie chce przyjąć wiadomości pan prezes Rzepliński. Ogłasza niekonstytucyjność przepisów, zanim to gremium je rozpatrzyło. Znamy jego stanowisko, jego bardzo bliską współpracę i poglądy wyrażane bliskie obecnej opozycji, bardzo bliskie Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej. Także ten spór jest politycznie przeciągany przez prezesa Trybunału bardzo niedobrze. To źle służy sytuacji w Polsce, ale to nie jest spór prawny, bo prawnie na to spoglądając, rzecz wygląda jednoznacznie. Trybunał musi przestrzegać prawa, zanim zacznie orzekać o zgodności z konstytucją ustaw przyjmowanych przez Sejm i cały parlament. Czyli tak, Trybunał działa w oparciu o ustawę, z której to ustawy część uznał za niekonstytucyjną, przy trzech opiniach odrębnych, przy trzech opiniach sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wejdzie w życie, nie będzie opublikowane, jak rozumiem, orzeczenie, bo już takie zapowiedzi padły. To nie jest orzeczenie przede wszystkim, ponieważ Trybunał nie przestrzega tego, co go obowiązuje, reguł postępowania, więc nie można, łamiąc prawa i zwołując spotkanie sędziów Trybunału, wyrażać jakieś opinii, które są z góry zresztą, jak powiedziałem już wcześniej, zapowiadane i to stanowisko jest przesądzone w gruncie rzeczy ustami prezesa Trybunału, i domagać się, żeby państwo praworządne honorowało takie zachowanie, publikowało te opinie. To są opinie, to są jakieś wyrażane stanowiska, ale to nie jest orzeczenie Trybunału i ono oczywiście nie może być publikowane, bo gdyby było publikowane, to by było właśnie złamanie prawa. Ciąg dalszy jaki będzie? Pana zdaniem? Myślę, że wreszcie Trybunał Konstytucyjny i prezes Trybunału, ten albo następny, podejdzie do sprawy inaczej. Mam nadzieję, że jeszcze ten, ale na to niewiele wskazuje. Więc może po zmianie prezesa jest szansa na to, że sytuacja się ustabilizuje. To nie jest tak, że czekamy na zmianę prezesa Trybunału, chociaż pewnie to jest dzisiaj istotny czynnik, żeby sprawa została unormowana, ale jeszcze ma szansę się opamiętać, więc apelowałbym, żeby przyjął porządek konstytucyjny w Polsce, który obowiązuje wszystkich, w tym jego. Panie ministrze, ostatnio kilka razy wypowiadał się pan na temat małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Mówił pan stanowczo, że zablokowanie małego ruchu z mieszkańcami tego obwodu ma swoje uzasadnienie, że chodzi o bezpieczeństwo, że ten element gospodarczy, ekonomiczny, tak to nazwijmy, czyli korzyści, jakie mają województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie, mieszkańcy tych województw, którzy z tego ruchu korzystają, to ma mniejsze znaczenie. Wypowiadałem się, bo byłem o to pytany. To jest decyzja Rady Ministrów, to jest uchwała Rady Ministrów, która zawiesiła mały ruch graniczny na lipiec, na okres odbywania się w Polsce tych wielkich historycznych wydarzeń, czyli szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. I o ile przesłanki do zawieszenia małego ruchu granicznego z Ukrainą ustały, to przesłanki do tego, żeby to samo uczynić w stosunku do Rosji, niestety nie ustały. Bezpieczeństwo jest sprawą podstawową, najważniejszą dla
dla nas, dla wszystkich Polaków i musimy tą przesłanką się głównie kierować. Nie chcemy i nie wolno nam tego zrobić, zamykać oczu na zagrożenia, które mogą doprowadzić do destabilizacji na naszym terenie, tak jak doszło do niej na granicy rosyjsko-ukraińskiej. A też dla obserwatorów, którzy mieli płytką wiedzę, nic nie wskazywało na to, że do tego dojdzie. A doszło, więc nasze służby, które strzegą bezpieczeństwa, raportują tę sytuację tak, że te zagrożenia, o których mówiliśmy wtedy, kiedy w Sejmie była dyskusja na temat wprowadzenia małego ruchu granicznego z Rosją, uległy nawet wyraźnemu zintensyfikowaniu. Więc tego nie możemy nie dostrzegać. Odpowiedzialnością rządu, władzy publicznej wybieranej przez Polaków jest zapewnienie bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o te interesy, to po pierwsze nie wyglądają one do końca tak, jak niektórzy je przedstawiają. Te korzyści należałoby zbilansować, bo jest kwestia może bardzo istotnego pytania, które tutaj nie pada, o wpływy albo brak wpływów, o bilans tego, że był mały ruch graniczny przez pewien czas dla budżetu państwa, bo to byłaby może istotna okoliczność. Musimy to jeszcze zbadać. Natomiast nawet gdyby to była korzyść, bo to pewnie jest jakaś korzyść dla tych, którzy zajmują się wymianą handlową na granicach w przestrzeni małego ruchu granicznego, to nie wolno bezpieczeństwa rozmienić na drobne interesy. I bardzo bym chciał, żeby tak o tym myśleć i apeluję do wszystkich kolegów samorządowców, którzy zabierają w tej sprawie głos, parlamentarzystów opozycji, którzy zdają się nie widzieć kwestii podstawowej, czyli bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeżeli nie będzie bezpiecznie, to i ci, którzy dzisiaj nawet robią te drobne czy średnie interesy na handlu z obwodem kaliningradzkim z Rosją, nie będą mogli ich realizować, bo właśnie brak bezpieczeństwa to uniemożliwi. Gdyby doszło do destabilizacji, co nie daj Boże, na granicy polsko-rosyjskiej, to wszystkie te argumenty natychmiast upadną, więc trzeba na to patrzeć z punktu widzenia interesów państwa, a nie interesów indywidualnych, czy nawet skądinąd istotnych przecież tego nikt nie kwestionuje, interesów regionalnych czy lokalnych. Czy zatem na miejscu jest pytanie o to, kiedy zaistnieją przesłanki do odwieszenia małego ruchu granicznego? Trudno to przesądzić. Jest właściwy moment, teraz, trudno dziś? Przesądzić. Na pewno dzisiaj nie ma takich przesłanek, żeby to zrobić. Sytuacja jest pod bardzo skrupulatnym monitoringiem. Jest wciąż analizowana przez nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Jest przedmiotem uwagi rządu. Nie tylko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale całego rządu. I decyzje będą podejmowane w zależności od tego, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, jaka będzie jej ocena. Zwrócę uwagę na to, co mówią Rosjanie na ten temat. Warto się w to wsłuchać i może właśnie pewne racje z tego też dla Polski wydobyć. Otóż mówią, że Rosja nie zakładała, że mały ruch graniczny będzie instrumentem istotnego wzrostu gospodarczego. Polska też nie zakładała tak naprawdę takiego nie zakładała, że to będzie instrument dużego wzrostu gospodarczego, bo o co innego chodzi w małym ruchu granicznym? Chodzi o ułatwienie wymiany pomiędzy obszarami przyległymi do granicy, zwłaszcza tam, gdzie są po obu stronach mieszkańcy mający ze sobą więzi historyczne, kulturowe, gdzie mają groby po obu stronach granicy. Nie było celem małego ruchu granicznego nigdy i to nigdy nie było jego założenie, żeby nie wiem, stwarzać jakieś warunki do legalnego, półlegalnego czy nielegalnego przewozu towarów i nie było to na pewno tak, że ktoś zakładał, że będzie to jakieś narzędzie, które spowoduje wielki skok w rozwoju gospodarczym naszego czy tamtego partnerskiego drugiego kraju, czy też, że to będzie w ogóle miało jakiś wielki wymiar ogólnopaństwowy. No dzisiaj jest taka sytuacja, że Rosjanie mówią, że to nie jest dla nich problem, a niektórzy samorządowcy, często związani niestety, trzeba to wprost powiedzieć, z obozem poprzedniej władzy, która doprowadziła do ustanowienia małego ruchu granicznego w Rosji, że jest to jakiś potężny problem. To jest niezrozumienie przede wszystkim istoty małego ruchu granicznego. Obwód kaliningradzki jest terenem zmilitaryzowanym. Tam w istocie po tamtej stronie nie ma takiej społeczności, zwłaszcza takiej, która by była zainteresowana w sposób uzasadniony tymi kulturalnymi, historycznymi,
rodzinnymi więzami z Polską. To się stało instrumentem tego, o czym słyszymy, wielokrotnego przekraczania granicy dla celów handlowych. Ich nie kwestionujemy. Tak. Przecież nikt tego nie twierdzi, to nie jest ważne. To oczywiście musi być legalne. Czyli na razie przesłanek z tym, nie ma. Z tym różnie bywało, jak pamiętamy. Ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i my musimy tego strzec i to właśnie czynimy. To tak na koniec, panie ministrze, korzystając z pana obecności w naszym studiu, też o współpracy, ale przerwanej, polsko-hiszpańskiej. Mówię, specyficzna współpraca, chodzi o gang i zatrzymania, które miały miejsce w Hiszpanii. Współpracy, która doprowadziła do bardzo wielkiego sukcesu polskiej policji we współpracy z policją właśnie hiszpańską i Europolem. O tym będziemy dzisiaj mówić na konferencji prasowej przed południem w Komendzie Głównej Policji. Jest to rzeczywiście ogromny sukces polskiej policji. Rozbicie bardzo groźnego gangu międzynarodowego, przestępczość zorganizowana na wielką skalę. Dotyczy to przerzutu narkotyków, ale także całego szeregu innych kwestii. O tym będziemy mówili później. Widzę, że informacja już jest obecna w mediach. A pan ją potwierdza. Potwierdzam ten fakt, ale o szczegółach będziemy mówili na konferencji prasowej dzisiaj około południa w Komendzie Głównej Policji. Ale to jest warte odnotowania w tym znaczeniu, że polska policja potrafi nie tylko zapewnić bezpieczeństwo to codzienne, czego mieliśmy dowody bardzo chlubne i piękne podczas Światowych Dni Młodzieży szczytu NATO, ale także potrafi właśnie walczyć z przestępczością wysoko zorganizowaną międzynarodową. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. 26 po 7.